Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnej części, w kolejnym właściwie odcinku holu zakupowego z Pepco. Jeżeli nie widzieliście poprzednich części, to serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj będzie również świątecznie i chyba w sumie tylko świątecznie. Nie jestem pewna, bo trochę tego tutaj jest i parę dni już to leży, a ja do tego Pepco trochę za dużo ostatnio chodziłam. Także przechodzę do pokazywania, nie będę tutaj przedłużać. Oczywiście, jeżeli filmik Wam się spodoba, jeżeli jakieś rzeczy Wam się spodobają, zapraszam do komentowania, do lajkowania, oczywiście zostawiania subskrypcji, jeżeli chcecie oglądać więcej filmików, być na bieżąco. A ja przechodzę już do pokazywania, bo już ekscytacja, jaką nagrywać hole, to jest już ogromna. Także co, pierwsza rzecz, jaka tutaj jest, świąteczna tak naprawdę, ale jest ona z Leroy Merlin. Powiem Wam, że teraz nie pamiętam ceny, czy 4 zł za paczkę, ale mam tutaj takie haczyki na ozdoby świąteczne na choinkę. Tak to wygląda. Bo powiem Wam, że te sznureczki to mnie wkurzają, bo trzeba to nawlekać, związywać. To się też, one są takie śliskie, ciężko ten supełek zrobić. No i potem z takiej szpulki, z tego sznureczka dużego wychodzi takie małe oczko i potem na tą choinkę to na siłę nadziewać to, no wiecie. Więc mam nadzieję, że to się sprawdzi lepiej, właśnie te haczyki do ozdób świątecznych. I tutaj na jednym takim badylu mamy 33 sztuki, więc wziąłam 3 paczki, myślę, że starczy. Produkt polski, więc super. Kolejna rzecz, już widzę, jest z Pepco. O, widzę tu jeszcze, wiecie co, jeszcze tu jest jedna rzecz, nieświąteczna, ale ja coś takiego mam pierwszy raz. Nazywa się to kulki hydrożelowe, 10 gram. Są takie małe kuleczki, ja wzięłam sobie zielone. To się wrzuca na 8 godzin do wody i to trzyma wodę przez 30 dni i można to wrzucić do takich świeżych, ciętych kwiatów, więc no, chcę to sobie przetestować. Rzadko jest nam blerła, to sobie to kupiłam. No nie jest to świąteczne, no ale może ktoś coś takiego poszukuje albo będzie ciekawy, to sobie również może zobaczyć przy okazji zakupów. O kurczę, widzę, że coś tu się mi z Rossmana nawinęło z promocji. Zapomniałam Wam pokazać tam w jednym z vlogów. Jeszcze kupiłam właśnie ten eyeliner, który używałam już ho, jak byłam jeszcze młodsza. Dobra, przechodzę teraz dalej do Pepco. Kolejna rzecz za 15 zł to taki sznurek. Sznurek lampek. Widzicie, tak to tutaj się prezentuje. Nie będę już tego wyciągać, bo kurczę, sypie się z tego, powiem Wam. Już baterię tu włożyłam, bo sprawdzam, jak to świeci, ale wepchnęłam to z powrotem tutaj do tego opakowania. Więc taki kryształkowy kolor mam. Także tak. Nie wiem, gdzie to założę. Nie wiem, po co to kupiłam. No, ale tak to już w tym Pepco jest. Kolejna rzecz to jest osłonka, oczywiście złota. Jak oglądacie mnie, to wiecie, że ja złote dodatki uwielbiam i takie właśnie w domu mam. Odpadła mi kartka, ale chyba kosztowała 15 zł ta osłonka. Jest ona ceramiczna, więc nie jest to żaden plastik. Wygląda przepięknie, były jeszcze chyba srebrne. Ja to kupiłam na Gwiazdę Betlejemską teraz na święta, ale oczywiście cały rok złoto u mnie na pewno będzie. Następną rzeczą to jest pusty wieszak. Nie no, śmieję się. Jest to obrus, który tylko przymierzałam do stołu. Trochę ja widziałam, że jest ubrudzony, jak go rozłożyłam, więc muszę go uprać i uprasować. 1,30 m na 1,60 m, cena 20 zł. Ja mam taki właśnie mały stół, oczywiście jest rozkładany, więc większego obrusa nie potrzebuję i on ma takie wytłoczone wzory. O, teraz to dobrze widać. Szczerze Wam powiem, że wolałabym chyba gładki, bo mam dwa bieżniki. Jeden pokazywałam Wam w poprzednim holu, za chwilę będzie drugi, więc taki obrusik. No, muszę się rozejrzeć jeszcze na pewno za gładkim, bo ten bieżnik i jeszcze ozdoby, wiecie, jakieś podkładki, to będzie trochę cygańsko, już za dużo myślę. Kolejną rzeczą, jak wspominałam, jest to bieżnik za 10 zł, 38 na 150 cm. Czerwoniutki. Już go właśnie przymierzałam. No mówię, trochę za dużo się, kurczę, dzieje. Jak jest ten obrus taki i właśnie to, i tak się robi trochę za pstrokato. Ale bieżnik jest przepiękny. W śnieżynki. Czerwoniutki. Powiem Wam właśnie, że ten w poprzednim filmiku, kto nie widział, ten musi się wrócić. Jest o tyle lepszy, że tam jest wyszywane złotą nitką, a tutaj mamy takie jakby naklejone, takie wiecie,
gumowe te śnieżynki, więc będzie trzeba uważać, jak się będzie prasowało, żeby to się nie roztopiło. I takie ma tutaj, o, kropeczki złote, więc taki bieżniczek. No jest śliczny, ale kurczę, muszę się zaopatrzyć jednak też w gładki obrus biały, bo za dużo się będzie działo. Aż tak to ja nie chcę mieć cygańsko na stole. Aha, no fajnie, fajnie. Widzę, że tu jest kolejna rzecz z Chińczyka, która znalazła się w tym worku. Jest to uchwyt do telefonu, już Wam pokażę. Tu się wkłada telefon i on właśnie przystosowuje rozmiar tutaj tych łapek do Waszego telefonu. Teraz Wam nie pokażę, bo nagrywam telefonem. Za 22 zł, więc jeżeli ktoś szuka do samochodu, to jest właściwie do samochodu na nawiew takiego uchwytu, to mogę Wam polecić, bo moja kuzynka już testowała i jest mega zadowolona, a ja właśnie muszę to zanieść do auta, a nie w worku mi się tu kisi. Następną rzeczą, ze względu na mojego męża, który uwielbia zapach sandalwood, kupiłam taki właśnie zapaszek świąteczny z taką choineczką. Tu mamy te tradycyjne patyczki, które wkłada się tutaj w ten zapach. Tutaj jest płyn i te patyczki uwalniają zapach. Właściwie to jest ta choinka, więc nie wiem po co te patyczki. Ja sobie na pewno włożę choinkę, żeby to fajnie wyglądało. Jest to zapakowane, jak widzicie, bardzo ładnie, więc może to być na prezent. I co jest właśnie ciekawe, jeżeli nie wiecie, to tutaj są takie otwory, otwór w każdym opakowaniu i można tu przetestować zapach. Jeżeli ktoś nie wie, jak pachnie dany ten właśnie odświeżacz, czy jak to nazwać, to tu można powąchać. No fajny jest ten zapach. No mówię, wzięłam ze względu na męża ten sandalwood. Ogólnie nie mam za bardzo szarości w domu, no ale tylko tak naprawdę szara jest ta naklejka na tym, więc ujdzie w tłoku. Także taki zapaszek. Następnie ojej, dwie sztuki mam poduszeczek świątecznych, poszewek właściwie. Rozerwę i zaraz Wam pokażę. Zdecydowałam się właśnie na czerwony. Nie wiem, być może jeszcze coś dokupię. Piękne czerwone ze złotym tutaj, ze złotymi śnieżynkami i taką obwódką czerwoną, złotą. Takie welurkowe. Z tyłu gładka. No, piękne są. No nie wiem, może jeszcze dokupię zieloną, chociaż ja teraz mam zielone poszewki, jak wiecie, ci co mnie oglądają, więc no nie wiem, zobaczę. Były jeszcze zielone z choineczkami, także mam dwie sztuki. Kurczę, wiecie co? Zakręciłam się. One kosztują, jedna poszewka 10 zł, a nie powiedziałam Wam, ile to kosztowało. To kosztowało 15 zł, zapomniałam. Także dobra, poszewki. Następna rzecz to skarpeciochy za 10 zł, dwie pary dla mnie. Jedne są takie bardziej całoroczne, bo są szare w serduszka, takie trochę kłaczate, więc fajnie to wygląda. A druga para jest... rozerwę to, co Wam tak będę pokazywała. I tak przecież sobie je zostawiam. Druga para jest taka sweetaśna z reniferami. Te noski też mają takie właśnie trochę włochate, więc fajnie. Takie, o, i śnieżynki tu są, jakieś tam choineczki, więc takie superowe skarpeciochy. Mówiłam cenę, chyba mówiłam. No, zadyszkę. Także super. No i teraz popłynęłam totalnie ze świeczkami. Kupiłam sobie taką szyszkę złotą. No złotą, znowu wiem, pewnie będziecie mówić, że jestem po prostu z tym złotym jakaś nakręcona, no ale tak jest. Ta świeczka kosztowała 5 zł, jest to fajnie już zapakowana, więc gdzieś na pewno będzie w tym moim gąszczu złota taka szyszka w jakimś stroiku. Kolejna rzecz, tak, złota choinka, świeczka, jest to duża ta wersja, bo chyba była jeszcze mniejsza. Ja zaszalałam, wzięłam dużą, też fajnie tu zapakowana i ona kosztowała 15 zł, no zobaczcie, jest naprawdę spora. I tutaj szyszka, która w ogóle nie jest proporcjonalna do tej choinki, ale i trochę odcień się różni. Teraz widzę, że ta jest taka bardziej żółta, ale no jakoś to, mam nadzieję, ładnie poustawiam. Nawet nie wiem, czy razem, zobaczę. Więc ta świeczka to jest, no, petarda. Kolejne świeczki, moi drodzy. O, rety, rety. To do mojego świecznika, którego kupiłam w Sinsaju, taki złoty świecznik, ci co są na bieżąco na pewno wiedzą, no to wchodzą takie zwykłe stożkowe świece. I że nie mogłam się zdecydować, to
To znowu złote i czerwone. W ten świecznik wchodzą 4 świeczki, także no mówię, no nie wiem, które mam wziąć, to wzięłam 2 opakowania złotych i 2 czerwonych. Jedno opakowanie kosztuje 4 złote, 2 złote za świeczuchę wychodzi. Tak więc mam no, 2 komplety. Można by nawet włożyć naprzemiennie te kolory, jak kto lubi, ale ja wzięłam jednak po 2 opakowania. O jeny, jeny, poniosło mnie, powiem Wam. Następna rzecz, nawet już nie pamiętam, co tu jest. Ha, kolejna świeczka. Nie, no ja mam hopsa po prostu z tymi świeczkami. Taka czerwona gwiazdka obsypana na rancie czerwonym brokatem. Ja nie wiem, jak kiedy ja to wypalę. Być może pewnie zostanie mi na przyszły rok. Chociaż gwiazdka, no nie, no ta się kojarzy ze świętami, co nie? Ale mogłaby być cały rok. 5 zł w takim właśnie szklanym pojemniku, więc fajnie. Położę może tutaj. I chyba już jest, wiecie co, ostatnia rzecz tutaj. I jest to choinka złota. Jestem nudna, wiem. Ona kosztowała 12 zł. I jest to już ceramiczna, świecąca choinka. Aż wyjmę sobie to i zobaczymy, jak to świeci. O! Bardzo ładnie, podoba mi się. Także ja nie wiem, gdzie ja to wszystko postawiam. Jak ja to wszystko zrobię, po prostu poniosło mnie. A no, jeszcze na pewno się wybiorę do Pepco. W wolnej chwili, no, to jest po prostu uzależnienie moje małe. Ale jak wiecie, no, ja mieszkam w moim nowym domku dopiero 2 miesiące i nie mam dekoracji praktycznie prawie żadnych. No trochę tam, troszeczkę tam mam, ale no dopiero będę się tutaj rozkręcać, zbierać, więc no nie można było sobie odmówić. Także co? Chyba wszystko. Tak? Torba pusta. Został tylko kolejny długi paragon niestety. Wolę już nie patrzeć na to, ile ja wydaję w tym Pepco. Ale tak, no to są ozdoby na lata, oprócz świeczek, no chyba, że nie powypalam ich. Jeżeli Wam się filmik podobał, bądź któryś z tych moich ozdób, zakupów, to piszcie koniecznie w komentarzu. Uwielbiam czytać Wasze komentarze, zostawcie łapeczkę i subskrypcję. Na pewno pojawią się jeszcze jakieś filmiki z ozdobami, bo jeszcze chciałabym kupić coś na choinkę. Także co? Kończę już, bo się nagadałam. Zapraszam do poprzednich właśnie holic zakupowych. Z Kik, z Pepco. Zobaczcie sobie, co tam nagrałam. I żegnam się z Wami. Do następnego. Cześć!